Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście o tym, że większość ludzi uważa elfy za półelfy za podobne do elfów, a większość elfów uważa półelfy za podobne do ludzi? No cóż, teraz już wiecie. Dobra, po wybiciu paru innych Yuan-Ti, którzy stanęli mi na drodze, wpłynięciu jeszcze raz w tą pułapkę i zabiciu kolejnych Yuan-Ti, którzy przybyli z powodu alarmu, w końcu dało mi się wydostać z tamtej pułapki, no i oto możemy w końcu pójść i zwrócić miecz ten właścicielowi. Mam nadzieję, że kolejny głaz nie wyskoczy na nas, nie będzie próbował nas znowu zabić. To by było co najmniej niemiłe. O tak. A, przeciążony. To nie tak miało być. Dobra, wrzucę go. A, nie można do torby. Peszek. Tak. Tu jeszcze jakiś. Załatwię to. Spaceruję sobie. O, to nasz. A, wolność duszy tobie ci dziękuję. Za mną. Za kim? Po co miałbym za tobą iść? A węże tu na dole zatruły. Upuszczony miecz, utracony miecz. Miecz ten znaleźliście. Za mną. Ojejku, zaraz się zrobi tego niedobrze. Halo? Właśnie wprowadziłeś nas w środek Yuan-Ti, by tego nie zauważyli. Jadowita śmierć uniknąć, zatrzymam się tutaj, cisnę korzeń ponad głazem, korzeń węża się znajdzie, Nero bezpieczny. A, bredzisz coś. Za mną. Zaraz się chyba. Jadowite śmierć uniknąć, tu się zatrzymam, kula niezatrzymna, toczy się, miażdży. Śmierć, śmierć, śmierć. No to wolność od duszy tobie, dzięki, dzięki, bla, bla, bla. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o te stereotypy, że większość duchów jest obłąkana. On pokazywał nam to miejsce, ale tam nic nie ma. Zaraz to zbadamy. Zrobione. Spadamy, ale z drugiej strony. Jeżeli mogę to tak ująć. Idziemy z powrotem na górę. Załatwię to. O, i złoto poznikało. Jaka szkoda. Cóż, trudno. Miałem je już właśnie pozbierać. Ha. Dobra, gdzieś tu było. Tutaj spotkaliśmy wywierny. Gdzieś tu były drugie schody, których teraz nie mogę znaleźć. O, tutaj. Dobra, wszyscy tutaj. Okej, znowu popodziwamy sobie ten piękny ekran podróżowania drużyny po mapie. Tak, Infinity Engine. Jego ekran drużyny podróżującej po mapie. Lepsze rzeczy to tylko jak drużyna w Arcanum podróżowała po mapie. O nie, spłonkane wieczko, ty nigdzie nie idziesz, tędy prosto do celu. Tak, ale jak w Arcanum kazałeś im pójść gdzieś, to oni przynajmniej szli prosto do celu, nie błądząc nigdzie, nie zatrzymując się, nie blokując sobie byle co. Takie to nudne! W czym mam dobrze? A, tak. Jestem. Dobra, zejdźmy na dół. A, ho, 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 ho. Patrzcie, kogo my tu mamy, jakoś fajna wirna. Dobra, wiecie co? Zbafujcie się trochę i zaraz zatańczymy z tym gadem.
Wow, on pluje kwasem. Zabierajmy się do roboty. Nie, dobry. God, nie dobry. Zrozumiałem. No. Niech tylko rzucę parę zaklęć. Wiesz co, nie marnuj strzałów, tylko gadę. Zamieniam się w słup. Szkoda strzałów. Wręcz go załatwię. Tak. Dobra, bić wszyscy. Sobie coś poczarujesz, a ty od plecku. Dobra. Ty, nie marnuj strzałów. Strzały są w cenie. O, jaki gad. Przestanie ścianą, żeby trudniej było w plecy go trafić. Wow! Zostaw łotrzyka, zostaw. A, musiał go otruć oczywiście. Dobra. Spoko, spoko, przecież mamy leczenie trucizny. No i zobaczmy, co nam ta wywirna wydrobiła. O, zmodyfikowany korzeń mandagory. Dusza Mandala zaprowadziła nas do pomieszczenia, w którym przed śmiercią porzucił zmodyfikowany korzeń mandagory otrzymany od Nero. Roślina wciąż tam leżała. A ponadto zobaczcie, jakiś głaz tu jest. Znając życie pod tym głazem, czai się jakaś pułapka, która tylko czeka, aż ruszę ten głaz, żeby zmiażdżyć mi na maskę, miazgę czy coś. Albo nie, bo po prostu to jest parę strzał. Mikstur uzdrowień. No to tak też może być czasami. No i patrzcie, to jest to właśnie to miejsce, w które skazywał nam duch. Tylko że w przeciwieństwie od ducha nie potrafimy przechodzić przez ściany. Okej, z powrotem. Powiedziałem z powrotem. Powiedziałem z powrotem. A tak. No to sobie poczekamy jeszcze troszkę. Mógłbym ich przyspieszyć, ale... O nie. Tutaj każę. Oj, paladyn znowu jest przeciążony. Może porządki małe zrobimy to... O, pełny pojemnik. Ty też pełny. Dobra. Tak już lepiej. Jakieś rozkazy? Możesz na mnie liczyć. Wszyscy są tutaj? Wszyscy. Słucham. Trzeba coś zrobić jak należy. Dobra, zaraportujmy o tym, co nam się udało znaleźć. Ustalmy, co robić dalej. Cieszę się, że do mnie wracasz. Czy mój zmodyfikowany korzeń też miał tyle szczęścia? Tak, znaleźliśmy go, jak się dowiedzieliśmy od ducha Mandala, gdzie go rzucił przed śmiercią. Co teraz? Musisz znaleźć miejsce, gdzie Iguanti przyrządzają wywiar z histachi i poszukać jakiegoś sposobu na zmieszanie ich korzenia mandagory, zamienienie ich korzenia mandagory na mój. Iguanti dobrowolnie nie rozrzedzają swojej mikstury, musisz więc zmienić korzenia bez ich wiedzy, zanim przyrządzą codzienną porcję wywaru. Lub też możesz spróbować zmusić alchemika Deja Zahora, żeby zrobił to za ciebie. Jego laboratorium znajduje się w pomnowej części niższego poziomu. A jeśli mamy podmienić korzeń albo zastraszyć Dezora, musimy wiedzieć, gdzie przebywa, żeby go uniknąć, żeby go unikać albo przekonać. Nie siedzi ciągle w swoim laboratorium, ale oczywiście, gdyby udało ci się go znaleźć, jego notatki, to jeśli znajesz się na alchemii, możesz przyrządzić wywar bez jego pomocy. Przynieś mi osłabiony wywar histachi, kiedy będzie gotowy. Musisz jednak zmienić zmodyfikowany korzeń mandagory z właściwym, żeby podstęp się udał. Jeśli tego nie zrobisz, wszystko pójdzie na marne. Wiem, że proszę o bardzo wiele, ale może dasz radę. Oczywiście, że damy radę. Zrobione. Czasem znowu na górę. Mówiąc na górę, mam na myśli na dół. I tak, moglibyśmy się tam bawić w jakieś skradanki, podkradanki, ale to grubo nie w moim stylu. W moim stylu jest natomiast wysadzić drzwi ładunkiem wybuchowym
wejść do środka i pozabijać wszystko, co się rusza. Tak. To już bardziej w moim stylu. Wszystko, co się rusza, nie wydaje okrzyków typu don't kill, don't kill. O, kolejne histachi. Myślę, że i dla nich również znajdą się ostrza. Ostrza, topory, cokolwiek zechcą. O, kapłaną berwą. Szczęście ma żelazną skórę. Taką kewlarową żelazną skórę można. Aha. Nie złapiesz mnie, histachi, nie złapiesz, nie złapiesz. No i nie złapałeś, bo już nie masz czym łapać. O, szafir gwiaździsty w jajku. Dziwne. Co najmniej dziwne. A tak przy okazji możemy zrobić niewidzialność na oczyka. Czy mi głównie obojowe zastosowanie małego drania z nożem, który jest niewidzialny. Małego niewidzialnego drania z nożem, który również jest niewidzialny. O ta, więcej pułapek. Ha. Któż by się spodziewał. I co? Nathaniel? Co ty tutaj robisz? Dobrze cię znów widzieć, Mario Van Cool. Nathaniel, co ty tu robisz? Izelor, naległ, abym przybył tu przed tobą, latającym statkiem Oswalda, żeby ci pomóc. Oswalda, tylko mi nie mów, że znów się rozbił. A nie, 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 tym razem wszystko dobrze, po prostu dryfuję w powietrzu ku kolejnej misji. Przy okazji, wschodnia przełęcz była strzeżona i to dobrze, trochę rozminąłeś się z prawdą, co? Więc lodowiec został zniszczony, tak? Ach, tak, tak, w zupełności. Wątpię, żeby auryliści będą tam jeszcze sprawiać jakieś kłopoty. Nathanielu, wyczuwam w tobie zło. Czy możesz to wyjaśnić? Niestety, podczas moich bojów z Legionem Chimery dokonywałem poświęceń kolidujących z samą naturą mego istnienia. Modlę się do bogów o odnowienie mojej ścieżki prawości. Być może ocalenie andorańskich druidów, których uszczędziliście, będzie dobrym początkiem. Wspomnieliśmy o Andoranach Druidu? A Nathanielu? Nie przypominam sobie. Tak, z pewnością. Tyle się z wami od tamtej pory przytrafiło, że łatwo zrozumieć, dlaczego zapominasz o takich drobnych szczegółach. No cóż, być może masz rację, bywaj. Gdybyście potrzebowali pomocy dla siebie lub napotkanych sprzymierzeńców, wróćcie tutaj, ja tam się nim sam. A dopóki się znów nie spotkamy, niech was strzeże duch natury. Ten Nathaniel zachowuje się co najmniej podejrzanie. To zadanie godne mojego. No, zobaczmy, co on tutaj ma. Jakieś strzały, pociski, grupowa niewidzialność. Mam to wszystko. O, pas Disdiana. Magiczna moc elektryczna. Bleh. Morderczy miotacz. Plus 2, plus 2. To ma być mordercze. Napar mumii. Co to? Coś tu. O, leczy choroby. O, leczenie chorób mam paladyna. No, dalej. Wiecie co? Nie podoba mi się ten Nathaniel. Mi się nie podoba ani trochę. Coś mi się nie podoba. To wbijam mu sztylet w plecy. Poprawiam toporem. Ha! Twoje soczyste mięso starczyłoby na smakowity posiłek, lecz niestety zasłona jest uniesiona, podstęp spełzł na niczym. Jednak tak jak wasze myśli nasyciły mój umysł, tak wasze ciała wypełnią mój zbolały brzuch. Ulubieńcy Rakasza, wzywam was, budźcie się! Ojejku. Trzeba coś tego zrobić, nie przewidziałem. Co? Nie zawiodę. Tak, Maharadża Rakasza. Wiedziałem, że to nie może być Nathaniel. Gadał za bardzo z sensem. Dobra, spróbujmy jakoś. Ty możesz się nie widzialnić za chwilę. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Tutaj barbarzyńcy na chwilę zablokują te tygrysy. Dzikie jaguary. Wow.
nasz bard będzie mógł sobie dalej śpiewać. Ten rakasza leczy się, drań. Zaraz go zdejmiemy. Wiesz co, weź sobie jakieś meteoryty. Masz je dalej, fajnie. I zacznij nimi rzucać na lewo i prawo. Zobaczysz, co da się zrobić. Gdzie tu krasnolud? Pomóż kapłanowi. Nie będzie z tym problemu. Tak, kapłan otrzymuje niezłe cęgi. Samo jak łotrzyk. A dobra. Jakoś wszystko idzie. Jakoś. Gotowe. Rozumiem. Dobrze. Dobra. Posprzątane. Dobra, teraz to już na pewno posprzątane. Jak nam się oddział rozrósł. Przy okazji ten rakasza coś miał przy sobie. A mniej więcej to, czym handlował. Przynajmniej to, co najcenniejszego miał. Dobra, zaraz to zbadamy. To i to. To idzie do lodówek. Swój zamiana kamienia w ciało, to się zawsze przydaje, wierzcie mi. A, gniew Malwona. Drow czarownik z ciała mago strzelił we wszystkich kierunkach kliny czystej energii. Ciekawy czar, aczkolwiek mało przydatny. Grupowa niewidzialność. Ha. To również może się kiedyś przydać. A to wiecie co, dodam łotrzykowi. Mam używanie magicznych urządzeń, kiedyś może to rzucić. Jakimś, jeżeli sytuacja będzie naprawdę brzydka. A tutaj zobaczmy. Więcej Yuan-Ti i Histachi. A nie, nie będziesz rzucała czarów na mojego barda. Tak się po prostu nie robi. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Zabierajmy się do roboty. Czy co, was rzucę do przodu? Czekam na rozkazy. Ty popaw się tam. Też się tam pobaw z czymś. Ty w międzyczasie zajmiesz się tymi kapłankami, czarownicami. Co mogę dla... Zrozumiałem. A, tobie się pociski skończyły. Przynajmniej ten. Chodzi mi o te meteoryty. Dobra, dobra. Co my tu dalej mamy? Właściwie już nic nie mamy, szybko pada w zastraszająco szybkim tempie. Tak, w porządku. Nie mam w sobie ruchu zwycięstwa. Tak, rozumiem. Dobra. Załatwię to. Patrzmy, co my tu mamy tutaj. Więcej Histachi i jakaś dźwignia. Ciekawe. Rozłupię cię na pół. A co, weź sobie tę strzałkę. Tak nie, nic z nim nie trafisz. Ale przynajmniej sobie porzucasz. Nie będziesz się nudził. Nie będzie z tym problem. Ta, jakaś dziwna dźwignia. Zajmiemy się ją potem. Zgoda. A tymczasie... to mi wygląda jak to laboratorium. Straże! Grożą mi! Potrzebuję wsparcia! Nikt nie przyjdzie, większość jest martwa. Reszta wkrótce będzie. Kim jesteś? Martwa? Jestem Day Jason, alchemik. Kim ty jesteś? Ja jestem... bywaj. Bla, 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 bla. Wróg w pobliżu. Gdzie? Gdzie? Gdzie wróg w pobliżu? O, jejku. Mam nadzieję, że nie uszkodzi to aparatury alchemicznej, jeżeli tak prosto w nich walnę ognistą kulę. Nie, zdecydowanie nie zaszkodzi to laboratorium. Ty weź sobie porzucaj, wy się tam pobijcie, czy coś. Trzeba coś zrobić, świetnie. Miałeś rzucać sobie. Tak ładnie. Podejdź tu! Nie.
ten kapłan chyba stracił morale do walki. Tam w międzyczasie wszystko ginie. Nawet nie muszę patrzeć. Wiesz co, idź tam, pośpiewaj im. Chyba będzie im milej. Dobra, gdzie jest ten korzeń Mandagory? Dobra, laboratoria uważam już za oczyszczone. Sądzę, z policznych notatkach i korzeniach w porcjach jadł Yuan-Ti rozrzuconych po tych dwóch stołach jest oczywiste, że używa się w procesie tworzenia wywaru histachi. Tak, dziwny wywar. Korzeń Mandagory. Chyba podmienię ten korzeń Mandagory na zmodyfikowany korzeń Mandagory. No tak. Zamieniliśmy korzeń Mandagory używany do przyrządzania wywaru histachi na zmodyfikowany korzeń Manaera. Musimy teraz poczekać na powstanie osłabiony napój. Zamieniam się w słuch. W porządku. Ekstrakcji jadu z różnych jadowitych stworzeń. Ta, ciekawe. Antidota, butelka z Boregu. Antidota zawsze się przydają. To co robi? Spowalnia działanie trucizny. No, ale też fajne. To jest ten chyba oryginalny wywar histachi, którego zapewne nie chcemy wypijać. Natomiast co do tego... Mamy kilka rządów wywiern, z których chcielibyśmy w pewnych celach wyjąć... No, to wszystko? Tak. Aha. Cienka magiczna są uniemożliwiała zbliżenie się do tego mebla. Co się dzieje? Ktoś chyba włączył czarowanie. Porcja słabionego wywiaru z histachi jest gotowa. Musimy teraz z powrotem zamienić korzenie, żeby podstęp się udał. No dobra. Chyba właśnie byliśmy świadkami, jak powstawał wywar. Dobra, weźmy ten dziwny wywar. Zamienimy na oryginalny korzeń Mandagory. To jest ten wywar, którego nie chcielibyśmy wypić. A, wyrzucę go na wszelki wypadek. Tutaj. To wszystko? Dobra, kończyliśmy misję dla niego, zaraz do niego wrócimy. Tutaj chcemy natomiast wrócić 5 rządów. O tak. Jestem. Zgoda. Pięć rządów. I coś się z nimi stanie. Ale co się z nimi stanie, to w następnym odcinku. W następnym odcinku również pójdziemy oddać ten osłabiony wywar do Nahora, czy jak mu tam się nazywa. No i ruszamy dalej w dół. Oka smoka. Ciekawe, co nas tam czeka. Zobaczycie już w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę i na razie.